Tak. Dzisiaj tylko i wyłącznie dwa slajdy. Tak, slajd tytułowy i drugi slajd zaraz pokażę. To slajd tytułowy i przedstawię siebie i kończymy. No a tak, już wracając do naszego spotkania. Ja mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie, które będzie dotyczyło kolagenu w naszym organizmie, będzie kapitalnym pretekstem do wielu spotkań z Państwem i do rozmów, dlatego że temat kolagenu w naszym organizmie, nie dość, że sam kolagen jest w tej chwili modny, to kiedy wspólnie ze mną, mam nadzieję, dotrwacie do końca naszego spotkania, będę starał się dużo ciekawostek dzisiaj mówić i to takich ciekawostek, które pozwolą Państwu nie tylko samemu zainteresować się kolagenem, ale też kiedy spotkacie się z kimś, na kim wam zależy, komu chcecie pomóc, albo komu chcecie zaprezentować produkty, jakie mamy w Naturday, to będzie wam miło powiedzieć, że ten kolagen, który mamy i jego zastosowanie, to naprawdę fantastyczna rzecz i nie tylko, że pomaga nam wyglądać młodziej, ładniej, tak, mieć gładszą skórę, to jeszcze sam kolagen odgrywa bardzo, bardzo ważną rolę w naszym organizmie. Mówimy tu o zdrowiu. No dobrze, no to o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Po pierwsze, przypomnimy sobie, co to jest kolagen. Troszkę powiemy, jak powstaje ten kolagen w organizmie. Nie będę się zagłębiał w jakąś biochemię straszną, bardziej właśnie te ciekawostki. No i czy kolagen z suplementów się wchłania? Który kolagen jest lepszy? Tak? Z jakiego powodu trzeba go suplementować, bo jego trzeba suplementować? Jak działa serum z kolagenu na skórę i czy warto stosować serum z kolagenu? Niektórzy twierdzą, że to jest tylko taka powłoczka, która się nie wchłania. No i zobaczymy, co na to powiedzą nam badania. Bo tak naprawdę nie chcę przekazywać Państwu jakichś tam opinii. Chcę przekazywać Państwu informacje, które powstają w trakcie badań naukowych, badań klinicznych, czy rzeczywiście opinie przekazywane nam o tym, że kolagen stosowany na skórę może się wchłaniać. No i oczywiście na koniec powiemy sobie o suplementach z kolagenem, jakie możemy zastosować. No to zaczynamy. Kolagen to jest temat woda, słuchajcie. Bardzo wiele osób i bardzo wiele firm w ogóle bazuje na kolagenie i można by powiedzieć, że słusznie, ponieważ kolagen jest jednym z najważniejszych elementów budulcowych w naszym organizmie. I teraz to warto zapamiętać. Młody i zdrowy organizm w ciągu roku wymienia sobie około 3 kg kolagenu. I rzeczywiście, szanowni państwo, mógłbym na tym slajdzie skończyć dzisiejsze spotkanie, bo gdybyśmy zastanowili się, jaki to ma wpływ na nasz organizm, 3 kg kolagenu rocznie się wymienia. Ale uwaga, w młodym i silnym organizmie. To teraz zastanówmy się. Taki młody i silny organizm to jest 20-25 lat i wszystko jest wtedy ok. Właściwie można by powiedzieć, że nie trzeba suplementować, ponieważ sami go produkujemy, ale różnie to z tym bywa. Już w wieku około 25 lat produkcja naszego kolagenu zaczyna spadać. No dobrze, no to mamy 30 lat, trochę już spadła, później 40, 50 i 60. I proszę sobie wyobrazić, będziemy to kilka razy powtarzać, że kiedy człowiek dochodzi do tego pięknego wieku 60, produkcja kolagenu w naszym organizmie bardzo drastycznie spada. No dobrze. Czyli można by już na tym slajdzie, kończąc nasze spotkanie, powiedzieć, szanowni państwo, powyżej 25 roku życia powinniśmy w diecie i w suplementach
uzupełniać kolagen, a w wieku lat około 50-60 uzupełniać go w ilości około 3 kg rocznie. Jeżeli weźmiecie pod uwagę, że w badaniach, analizach laboratoryjnych i badaniach klinicznych wchłanialność kolagenu z suplementów i z pożywienia waha się w zależności od rodzaju kolagenu między 20 a 60%, to można by tak powiedzieć, że my tego kolagenu w wieku lat 60 powinniśmy zjadać około 6 kg. Czy powinniśmy go zjadać? Słuchajcie, to zależy, czy chcecie być zdrowi i czy chcecie zachować jak najdłużej sprawność i młody wygląd. Bo jak komuś na tym nie zależy, to sobie nie musi tego kolagenu suplementować. Ale jeżeli komuś zależy na zdrowiu, na ładnym wyglądzie, to ten slajd powinien wam utkwić do końca życia. 3 kg kolagenu rocznie. No dobrze. Trochę więcej tych ciekawostek mam dla państwa, ale to właściwie jest najważniejsze. To jest kwintesencja. Powinniśmy suplementować kolagen. Ale zaraz dojdziemy do tego, czy on się w ogóle wchłania. Tak? Trzeba to udowodnić jakoś. No dobrze, co to jest ten kolagen? Kolagen to jest białko i to jest bardzo specjalna struktura białka. Nazywa się to potrójna helisa i są specyficzne aminokwasy, które tworzą te włókna kolagenowe. Troszkę o tym powiem. Ważne jest, że kolagen potrafimy wytwarzać w organizmie, że nie musimy go dostarczać z zewnątrz, ale z tą uwagą wszystko jest piękne do 25 roku życia, ale później już się trochę komplikuje. Kolagen stanowi około 30% wszystkich białek w naszym organizmie. Proszę zwrócić uwagę, jakim ważnym elementem jest. I troszeczkę tutaj o tej ważności. Kiedyś mówiło się, że jest tam kilka odmian kolagenu. Już w tej chwili, a mogę się mylić, może ktoś wczoraj już opublikował, że jest 30. Opisuje się 29 różnych typów kolagenu. Nie ma sensu tego pamiętać. Ważne jest może to, że najczęściej, najpopularniejsze rodzaje kolagenu, o których warto pamiętać, to jest ten kolagen typu pierwszego, który jest na przykład w skórze, w ścięgnach i w kościach, typu drugiego w chrząstce i typ czwarty w błonie podstawnej. Ale co to jest ta błona podstawna? Nuda jakaś. No nie. Włókna kolagenowe pełnią niezwykle ważną funkcję, ponieważ duża ilość kolagenu w błonie podstawnej nie tylko, że pomaga w tworzeniu najwyższej jakości i najszybciej działających komórek nerwowych, ale również postanowi podścielisko dla mięśni, włókien mięśniowych, jak też trzyma w ryzach komórki tłuszczowe, tak? A sam kolagen, same włókna kolagenowe, to właściwie ten najważniejszy element, na którym są zawieszone nasze narządy. Oczywiście kości, przepona, miednica tworzą pewne elementy takie mocne, tworzące przestrzenie, ale proszę pamiętać, że kolagen odgrywa tam kluczową rolę. A ta błona podstawna, to warto pamiętać, że nie mielibyśmy sprawnie działających nerwów, gdyby nie błona podstawna w dużej części zbudowana z kolagenu, ponieważ buduje ona w nerwach osłonkę mielinową. Czyli na przykład w chorobie Alzheimera mamy problem, są niszczone komórki, a w stwardnieniu rozsianym niszczona jest osłonka mielinowa. Tak? I tutaj rola kolagenu jest kluczowa. A więc nie tylko uroda, nie tylko sprawne stawy, ale również sprawnie działający układ nerwowy. Jak to jest, że ten kolagen trzeba non-stop wymieniać? No tak to jest stworzone w naszym organizmie, że my tak naprawdę ciągle odnawiamy się, ciągle się zmieniamy.
Czyli obliczono, że tak zwany okres półtrwania kolagenu wynosi około kilka miesięcy. Czyli tak w bardzo, bardzo dużym upraszczeniu w ciągu roku to właściwie ten kolagen mógłby powiedzieć, że znika i zamienia się na nowy. To nie do końca jest tak, ale ten okres półtrwania kolagenu to nie jest 10 lat. Okres półtrwania kolagenu wynosi po prostu do kilku miesięcy. Czyli my musimy go non-stop odbudowywać i powinniśmy dostarczać niezbędne do jego budowy aminokwasy. Co ciekawe, ten kolagen jest również tworzony, ponieważ kiedy jest uszkodzona skóra, uszkodzone tkanki, tak, to pobudza gojenie tkanek. I są takie komórki, fibroblasty, i one sobie wnikają w miejsce, które ma być zagojone, i te fibroblasty produkują kolagen i powstaje tkanka łączna. Tak? Czasem powstaje blizna. To też jest ważny element, że to tworzenie tej nowych tkanek, to naprawianie tych tkanek też powinno być odpowiednie. I tutaj są osoby, które mają predyspozycję do bliznowców i one też muszą uważać na to i są sposoby łagodzenia tych bliznowców, żeby nie dochodziło do przerastania tych tkanek. Niemniej to jest bardzo ważna rzecz również i tutaj no niestety, ale kolagen i tkanka łączna pełni taką funkcję naprawczą i wybaczcie kolokwializm, jak narozrabiamy i zniszczymy naszą wątrobę, to do jakiegoś momentu komórki wątroby będą się regenerować. Ale później powstanie tkanka łączna, wniknie kolagen i już nie będzie tych komórek wątrobowych. Będzie po prostu zwłókniała wątroba. I nie jest to wina kolagenu. Jest to wina naszego zachowania, na przykład nadużywania alkoholu i powstaje marskość wątroby i zwłóknienie wątroby, gdzie znikają nasze komórki zdrowe, a powstaje po prostu tkanka łączna. Co jest ważne, analizując budowę kolagenu i to, jaki kolagen chcielibyśmy dostarczyć z zewnątrz, porównuje się z tych kolagenów. I w tych składach kolagenów zwraca się uwagę na to, jakie aminokwasy dostarczane są z pożywieniem i z suplementami, a jakie aminokwasy są potrzebne do budowy kolagenów. I chyba najważniejszym aminokwasem, najczęściej występującym w budowie kolagenów, jest glicyna. Tak, i to jest ponad 1/4 wszystkich aminokwasów, to jest ten jeden aminokwas, glicyna. Jest jeszcze prolina, hydroksyprolina, lizyna, jest ich bardzo wiele, ale one to nie są wszystkie aminokwasy, które trzeba by wymienić. Nie, to są takie wybrane aminokwasy i to jest ważne, żebyśmy suplementując wybierali preparaty bogate w te właśnie aminokwasy. To jest też element kluczowy. No dobrze, no to nagadamy się na temat tego kolagenu i okaże się, że on się ani nie wchłania przez skórę, ani nie wchłania się z pożywienia. Czy to jest prawda? Zwróćmy się z tym pytaniem do naukowców i zaraz zobaczymy dwa przykłady badań pokazujących, jak to jest w naszym organizmie. Proszę bardzo, czy kolagen z pożywienia i z suplementów się wchłania? No i proszę zobaczyć, w badaniu, które Państwo tutaj macie, udowodniono, że aminokwasy i peptydy z kolagenu, który zjadamy z suplementem i z pożywienia, nie tylko wchłania się do organizmu, ale jeszcze udowodniono, że aminokwasy te koncentrują się w miejscu, gdzie występuje nowy kolagen. Czyli jeszcze raz, warto suplementować kolagen, ponieważ wiemy już, że się wchłania,
On jest rozkładany do aminokwasów i peptydów i później te elementy służą nam do budowy kolagenu. To były suplementy. A teraz kosmetyki, czyli czy serum kosmetyczne się w ogóle wchłania. No i szanowni państwo, muszę powiedzieć, że nawet kiedyś ku mojemu zaskoczeniu, bo ja w to nie wierzyłem, myślałem, że kolageny przez skórę się nie wchłaniają i właściwie większość opinii była tego typu. Otóż wyobraźcie sobie, że udowodniono, że nie tylko, że wchłaniają się cząstki kolagenu, ale jeszcze pobudzają one produkcję protokolagenu w naszej skórze. Czyli mają podwójną funkcję. Nie tylko, że się wchłaniają, to jeszcze pobudzają skórę do regeneracji. Dlatego warto stosować serum kolagenowe. A tak naprawdę ideałem jest podanie zarówno serum na skórę, jak i po prostu kolagenu w suplemencie, żeby sobie je po prostu używać. No dobrze, to teraz troszeczkę o naszym zdrowiu powiemy. Odnieśmy się jeszcze raz do tych rodzajów kolagenu. Czyli pamiętamy, że ten taki najważniejszy czy najpopularniejszy to jest typ pierwszy i on występuje na przykład w skórze. Drugi to są chrząstki stawowe, tak? Ale zwróćcie państwo uwagę, coś co dla mnie jest bardzo ważne. Na przykład kolagen typu 7 i kolagen typu 8 buduje ściany naczyń krwionośnych. Często mówimy o tym, że ściany krwionośne u niektórych z nas są słabe, kruche i często występuje w nich miażdżyca. Prawidłowy metabolizm ściany komórkowej i walka, taka pozytywna walka nas, naszych zachowań, unikanie trucizn, odpowiednia dieta, żeby ten śródbłonek, czyli ta wewnętrzna warstwa tętnicy czy żyły była gładka, żeby tam nie było stanów zapalnych, to jest klucz. A żeby ta tętnica była elastyczna, żeby cały czas pracowała, bo pamiętajcie, że tętnica ma swoją elastyczność. Kiedy serce przepompowuje krew, to elastyczność tętnicy pomaga też w przepychaniu krwi do na przykład kończyn dolnych albo wypompowywaniu krwi z kończyn dolnych. Bo nasze serce to sobie przepompuje tą krew, ale już jak krew wejdzie do nóg, to wypłynąć stamtąd nie jest wcale tak łatwo. Serce musi się namęczyć. Nawet są takie opinie, gdzie jak się bada przepływy, to mówi się, że właściwie w kończynach dolnych, w nogach, a szczególnie w podudziach, najważniejszą pompą przepompowującą krew są naczynia krwionośne. I myślę, że państwo znacie, a może sami macie problemy z żylakami. Albo bardzo niebezpieczna sytuacja, kiedy nam pęcznieje aorta. Może powstać tętniak. Albo na przykład słaba ściana naczyń krwionośnych tętnic w mózgu i powstają takie niewielkie uwypuklenia naczyń krwionośnych, to trochę tak jak taka bardzo osłabiona opona, jak koło w samochodzie, które w pewnym momencie zaczyna pęcznieć i pęka. No i to dochodzi niestety do wylewu krwi do mózgu czy bardzo wielu różnych problemów. Stąd dobre odżywianie, dostarczanie kolagenu to jest również element niezbędny do prawidłowej pracy naczyń krwionośnych układu krwionośnego. Nie tylko chrząstek, nie tylko kości, nie tylko zębów, tak? Nie tylko skóry. To co to kolagen robi w naszym organizmie? Tak, czyli jak już wiemy, że warto go suplementować, wiemy, że 3 kg tego kolagenu rocznie potrzebujemy, żeby nasz organizm utrzymać w dobrej formie. Szanowni państwo, kolagen jest Jeszcze raz, kolagen jest łącznikiem. Czyli
na ścięgnach, na włóknach kolagenowych wiszą sobie narządy wewnętrzne. Ale ścięgien, również kolagen stanowi budulec dla skóry, zębów, kości, naczyń krwionośnych, sząstek i rogówki oka. Proszę również pamiętać, że pełni on funkcję ochronną, czyli wyściela z zewnątrz narządy. Tak? Często też te narządy są w takich podwójnych warstwach, gdzie pomiędzy tymi warstwami jest na przykład przestrzeń i na przykład płuca są tak zbudowane. Jest opłucna. Te płuca cały czas się ruszają w momencie, kiedy dochodzi do stanu zapalnego, na przykład w gruźlicy, dochodzi do stanu zapalnego i wzrostu opłucnej, to jest gigantyczne zablokowanie możliwości oddychania. Więc dbałość o to, żeby te kolageny dostarczały, były dostarczane w odpowiednie miejsca, to już rola naszego organizmu, ale my powinniśmy ten organizm dożywiać. Mówi się również o tym, że kolagen jest białkiem młodości, dlatego że, i tu szanowni państwo, warto o tym pamiętać, i to zostało udowodnione, że kolagen pomaga w utrzymaniu gładkości, elastyczności, nawilżeniu i prawidłowym napięciu skóry. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu stawów bez dolegliwości bólowych. Przyspiesza gojenie ran i zrastanie złamanych kości i wspomaga zachowanie elastyczności naczyń krwionośnych. Przypomnijmy sobie również kolagen a wiek, czyli jeżeli mamy osobę do 25 roku życia, to tej osobie teoretycznie dieta powinna wystarczyć. Może oczywiście być to zmodyfikowane, bo jeżeli jest to młoda osoba, która żyje w mieście, która pali papierosy, która niezdrowo się odżywia, to może dochodzić do takiego zniszczenia skóry, że nawet w wieku 25 lat ta osoba może mieć już początki zmarszczek i mieć po prostu brzydką tą skórę. Tutaj pewna ciekawostka. Ja byłem kiedyś uczestnikiem wspaniałych wykładów nie tylko o ziołach, ale również o medycynie estetycznej u pana Angielczyka. To są Dary Natury, przepiękny ośrodek, gdzie jest ogród botaniczny. Może część z państwa zna tego wspaniałego faceta, który był pasjonatem ziół, zbierał te zioła, później zainspirował całe wsie okoliczne do zbierania ziół i teraz prowadzi przepiękne miejsce na północy Polski, gdzie można sobie pojechać i zobaczyć ogród botaniczny, piękne stare domy i tam jest sala wykładowa, tam uczestniczyliśmy w takim dużym kongresie fitoterapeutycznym. Co było takiego związanego z kolagenem? Ano wystąpiła pani dermatolog, która pokazywała badania kliniczne o negatywnym wpływie środowiska zewnętrznego i złych zachowań ludzi na ich wygląd. Co było wyjątkowego w tym wykładzie, szanowni państwo? Wyjątkowe było to, że kiedy patrzymy na jakieś zdjęcia nas samych, byliśmy młodsi, starsi, to nie widać różnicy, jak wyglądalibyśmy, gdybyśmy o siebie naprawdę dbali. I pani doktor pokazała badania porównawcze na bliźniakach jednojajowych. Co to oznacza? Macie dwóch identycznych ludzi, żyjących w różnym środowisku i zachowujących się w różny sposób. I tam było kilka osób, między innymi były kobiety, dwie siostry bliźniaczki, gdzie jedna, nazwijmy to, nadużywała alkoholu i nie stroniła od papierosów. Tak właściwie to paliła tych papierosów dużo. Słuchajcie, to było niesamowite, jak bardzo niszczymy swój organizm. Dopiero zrozumiałem, kiedy spojrzałem na bliźnięta jednojajowe, po których widać różnice zachowania i wpływ na nasz wygląd. Słuchajcie, dbałość o siebie, suplementacja kolagenów, stosowanie ziół, stosowanie najwyższej jakości kosmetyków i unikanie toksyn i papierosów, słuchajcie,
to jest klucz do tego, żeby zachować jak najdłużej zdrowie i świetny wygląd. Naprawdę, to nie trzeba wielkiej filozofii, żeby jak zobaczycie na dwóch bliźniaków jednojajowych, zobaczycie, że jeden jest zniszczony. Na przykład, jeden był kierowcą tira. I wyobraźcie sobie, że miał zniszczoną twarz, ponieważ kierowca tira często jadąc, to było jakiś czas temu już badanie, nie teraz, teraz są wygodne, klimatyzowane i w ogóle wentylowane, ale kiedyś było gorąco, otwierał sobie szybę, z tej strony padało na twarz słońce, które miało bardzo zły wpływ na jego skórę i okazywało się, że ten gentleman w stosunku do swojego brata to był tak z wyglądu na 15 lat starszy. Czyli słońce, różnice temperatur, wiatr. Suchy wiatr morski to jest też taki wpływ niszczący na skórę, trzeba uważać na to. Tak? Niby fantastycznie, pięknie nad morzem, fajne wakacje, ale proszę pamiętać, że kremy ochronne, kremy nawilżające są potrzebne, jeżeli chcecie zachować długo swoją młodość i fajny wygląd. Stąd suplementacja kolagenu powinna się już od 25 roku odbywać systematycznie i stopniowo wzrastać. Mamy różne objawy braku kolagenu. My sobie możemy przeanalizować, każdy z nas może się zastanowić. Mamy utratę jędrności i suchość skóry. Pojawiające się zmarszczki, celulit i kruchość paznokci. Mogą nas boleć stawy, możemy mieć zwyrodnienia stawów i mięśni, możemy mieć nieustannie jakieś powięziówki, ciągle nas coś może strzykać i boleć, ponieważ będziemy mieli słabe ścięgna i powięzi. Możemy mieć kruche naczynia krwionośne, czyli możemy mieć krwawienia podskórne. Uwaga, możemy mieć problemy depresyjne, tak, ponieważ mamy zaburzenie pracy układu nerwowego, bo mamy uszkodzenie komórek szwana, czyli tych, które tworzą osłonkę mielinową naszych nerwów. I możemy mieć paradontozę. Tu jeszcze jednej rzeczy nie ma. Odporność. Kolagen bierze aktywny udział w odporności. No dobrze, mówiłem przed chwileczką o tych bliźniętach jednojajowych. No to po tych osobach, bo tam były pewne dane statystyczne pokazujące. Niestety nie udało mi się odgrzebać tego badania na dzisiaj, ale spróbuję je znaleźć, jak będziemy mówili po raz kolejny o różnych aspektach właśnie stosowania na przykład kolagenów czy naszych preparatów w zachowaniu ładnej skóry. Co powoduje rozpad włókien kolagenowych? Nieprawidłowa dieta. Nadmierna ekspozycja na słońce, toksyny zarówno w powietrzu, jak i w jedzeniu, palenie papierosów i nadużywanie alkoholu. Oczywiste oczywistości, ale z obowiązku przypominam. Teraz kolejna ciekawostka, fajna, bo z tego też można wywnioskować, które z kolagenów warto suplementować i które z kolagenów w pożywieniu też będą cenne. Uważa się, że kolagen morski, rybi, jest najfajniejszy. Ma niską masę cząsteczkową, fajnie się wchłania. Kolagen wołowy nie jest optymalny, dlatego że zdarza się, że może powodować uczulenia. Mamy też kolagen wieprzowy. Wiele osób wspomina o tym, że sobie różne posiłki, jakieś utka, goloneczki szykuje. Tam jest też dużo kolagenów, ale proszę pamiętać, że każde mięso ma są różne rodzaje kolagenów. Na przykład w kolagenie kurzym jest dużo składników, z których tworzy się kolagen typu drugiego. Jest tam też siarczan chondroityny i glukozaminy. Bardzo ciekawy jest kolagen błonowy ze skorupek jaj, ponieważ tam jest głównie typ pierwszy, a więc dla pani pewnie ważne skóra, ale jest tam również kwas hialuronowy, chondroityna, glukozamin. Tak? I jeszcze taka uwaga techniczna, hydroliza to jest bardzo fajnie, dobrze przyswajalna forma kolagenu, który został częściowo rozłożony na mniejsze cząsteczki. Czyli nasz kolagen,
który będziemy suplementować, będzie miał właściwości odmładzające. Szanowni Państwo, badania wykazały absolutnie i pewnie skuteczność i korzyści suplementacji kolagenu na właściwości skóry, nawilżenie, elastyczność i redukcję zmarszczek. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale 90% masy organicznej kości, później w to wchodzą również pierwiastki, tworzą się różne połączenia, to wszystko jest bardzo skomplikowane, ale ta 90% masy organicznej kości to jest kolagen. Więc brak kolagenu zwiększa kruchość kości i podatność na złamania. No, przecież wiek starszy, tak? Już tam gdzieś powyżej 80, słuchajcie, no do tego kolagenu to już naprawdę jest mało i te kości są naprawdę kruche i tu nie chodzi tylko i wyłącznie o wapń. My wszyscy mówimy, że jest trzeba zrobić densytometrię, bo tam na pewno jest osteoporoza i tego wapnia jest za mało. Czemu my nie mówimy o tym, że oprócz wapnia w kościach musi być kolagen? Tak? Proszę o tym pamiętać. I tą suplementację, jeżeli chcemy zachować to zdrowie i nie mieć problemów, powinniśmy zacząć od 25 roku życia. Stawy, pamiętacie Państwo, typ drugi kolagenu, chrząstki, ale oczywiście to w połączeniu z innymi rodzajami kolagenów. Jest ich naprawdę dużo. One tworzą powięzi, przyczepy, ścięgna, tak? Chrząstki, to wszystko jest. Bez kolagenu nie byłoby szans. Nie byłoby szans. Bardzo ważne, teraz przy tym COVID-zie całym, przy tym zamieszaniu bardzo wiele osób skarżyło się na wypadanie włosów. Jak chcemy zregenerować silne włosy, to można naprawdę bardzo różne rzeczy robić, ale suplementacja kolagenu jest obowiązkowa w tym wypadku, tak, żeby przyspieszyć tą rewitalizację, odnowę budowy włosów. Kolagen pełni również ważną funkcję obronną, dlatego że kolagenu nie da się rozłożyć przez proteazy, to są takie enzymy, bo elastynę się da rozłożyć, a kolagenu nie. I kolagen, tworząc błony, warstwy, ogranicza rozprzestrzenianie się drobnoustrojów chorobowych w organizmie. Ogranicza również rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych i toksyn. Tak? Natomiast fajną rzeczą, warto tu powiedzieć, że kolagen rybi, on ma specyficzną budowę i skład, zawiera substancję kolagencynę, czyli to jest taki peptyd, który ma sam w sobie silne właściwości przeciwbakteryjne i w badaniach peptyd ten całkowicie hamował wzrost gronkowca złocistego, tak? Czyli kolagen również w odporności. Kolagen ma być obecny również w kosmetykach. Mówi się o tym, że poza, już wiecie, że się wchłania, tworzy również fajną, elastyczną osłonkę ujędrniającą, czyli chroniącą skórę przed parowaniem wody. Czyli łatwiej jest wnikać tym substancjom z różnych micelli i z różnych nowoczesnych kremów i serum kolagenowego do środka. Jak przeliczycie sobie dawkowanie, no bo to już jest taki aspekt praktyczny, ile tego kolagenu suplementować. Do powiedzmy 50-60 roku życia teoretycznie te 5 gramów dziennie powinno wystarczyć. Tak, to jest 1825 gramów rocznie. Wiecie, że około 3 kg się wymienia, ale przez długi okres czasu my sobie radzimy z tym, czyli ten nasz organizm jakoś tam do 40 to sobie jeszcze z tym radzi. Później zaczyna się problem. Więc tak circa about około 5 gramów dziennie powinniśmy przyjmować, natomiast od 60 roku życia poza dietą powinniśmy suplementować 10 gramów kolagenu dziennie. Wiemy już, że suplementujemy od 25 roku życia, ale w warunkach zanieczyszczonego środowiska miejskiego, braku żywności ekologicznej i jeszcze nie daj Boże, jakby taki gagatek nadużywał papierosów, alkoholu i trochę za bardzo słońca, bo myślę, że Państwo znacie takie osoby, szczególnie młode osoby, które przez cały rok chodzą mocno opalone,
i niestety później się to bardzo źle kończy. Są to osoby, którym się wydaje, że ciemna karnacja jest taka bardzo modna i przez jakiś czas ten organizm jeszcze sobie z tym radzi i najczęściej są to kobiety i tak do 40 roku życia to jeszcze wyglądają, ale po 40 roku życia masakra, jak ta skóra jest zniszczona i pomarszczona, dlatego że po prostu nie wytrzymuje ten organizm, nie wytrzymuje. Także suplementacja kolagenu jest tu potrzebna nawet w niektórych wypadkach od 16 roku życia, żeby trzymać ten organizm w formie. No i na koniec, szanowni państwo, tej naszej wędrówki z kolagenem przypomnę trzy fajne suplementy, może nie tak, dwa suplementy i jeden kosmetyk, który warto w odniesieniu do tego naszego spotkania stosować. Po pierwsze, bardzo unikatowa, bo liposomalna postać kolagenu. Dlaczego unikatowa i dlaczego taka wyjątkowa? Dlatego, że liposomy jakby dokładają kolagenom umiejętność szybkiego dotarcia do miejsca, gdzie jest kolagen najbardziej potrzebny. Ja to zawsze mówię, że liposomy to jest taki inteligentny nośnik, który niesie substancję aktywną, to zresztą potwierdzają badania w farmakokinetyce, że ta substancja aktywna dociera do większej ilości do miejsc, w których jest potrzebna. Czyli po prostu postać liposomalna wspiera łatwiejsze dostarczanie kolagenu do miejsc, gdzie on powinien się dostać. I teraz zobaczcie, że w tym kolagenie liposomalnym są zarówno kolagen morski, jak i kolagen typu drugiego, czyli już wiecie, że to są te najważniejsze kolageny, to jeszcze jest membrana białka jaja kurzego. I to jest też fajne, dlatego że tam są bardzo cenne substancje aktywne i dużo kolagenu typu pierwszego. Proszę też pamiętać, że kolagen morski zawiera aktywną substancję o właściwościach przeciwbakteryjnych. To jest też ciekawostka. Więc tutaj w połączeniu z bioflawonoidami, tak, czyli substancjami, które będą no, chroniły nasz organizm przed nadmiarem wolnych rodników, powinno się łączyć zawsze zresztą kolagenem, na przykład z witaminą C. Tak? Wiecie państwo, że witamina C, witamina E jest potrzebna do produkcji kolagenów, także to już tylko gwoli przypomnienia, bo mi to umknęło wcześniej. Warto do takich produktów zawierających kolagen zawsze stosować witaminę C. Proszę zwrócić uwagę, że to jest OptiArthroFlex, czyli syrop zawierający gigantyczną dawkę substancji aktywnych odbudowujących stawy. Tak? I tutaj, żeby nam nie umknęło jeszcze, tutaj oczywiście oprócz ziół, które są, czy wiązówka błotna, czy kadzidłowiec, czy kłączy imbiru. Imbir w ogóle jest jednym z trójki chroniącej stawy, chondroityna, glukozamina i kwas hialuronowy. Jest również kolagen, proszę pamiętać. I dla przypomnienia, kapsułki z ziołami, które zawierają na przykład 0,5 grama substancji, zawierają zioła stężone. Czyli mamy duże zagęszczenie substancji aktywnych, czy mamy DER 10:1, nawet do 120:1. Natomiast w syropach mamy zagęszczone ekstrakty, ale syropy służą do masywnego, dużego dokarmiania organizmu, kiedy tych substancji chcemy dostarczyć więcej. I oczywiście w Arthroflexie jest również ekstrakt z owoców dzikiej róży, czyli mamy już witaminę C, która jest niezbędna do tworzenia właśnie kolagenów. To jest druga postać, nasza kolagenowa, czyli był liposomalny, mamy Arthroflex i teraz mamy dwie odmiany, serum do twarzy, tak, i serum pod oczy, czyli kolagen Sensuel Siberian, czyli takie skoncentrowane serum kolagenowe, dzięki któremu kolageny będą się wchłaniały do skóry i będą tworzyły osłonę, tak, dla naszej skóry, żeby chroniła przed wpływem zewnętrznych, szkodliwych substancji. Tutaj jest to no, niezwykłe połączenie, bo tutaj zarówno
adaptogeny, czyli urożeniec górski, ale też i kwas hialuronowy, tak, betaina i oczywiście kolagen. I oczywiście kolagen. To jest najważniejsze. Także to jest jeden z przykładów, tak, na Turdej wiecie Państwo, że tworzymy, no nie ma się co tutaj krygować, chyba najdoskonalsze, jedne z najdoskonalszych receptur różnych mieszanek ziół na świecie. I one są zawsze wyjątkowe. Zawsze występuje tam synergia działania. Dotyczy to również kosmetyku. Czyli tutaj jak zobaczycie skład, tak, jak zobaczycie konsystencję, to przekonacie się, że po używaniu kosmetyku, i tu zachęcam, jak również stosowaniu do ustnym liposomalnej postaci kolagenu, bo wtedy będziecie mieli najlepszy efekt przy unikaniu papierosów, nadużywaniu alkoholu, nadmiaru słońca, tak, i odpowiedniej diecie, zobaczycie, że ta skóra wam się odwdzięczy, że będzie naprawdę ładniej wyglądała. Pewno, że nie będzie to trwało tydzień, dwa. Pewnie, że trzeba wielu miesięcy cierpliwości, ale później, myślę, że to dla pań jest szczególnie ważne, zobaczycie, że wasza skóra jest młodsza i jak będziecie o siebie w ten sposób dbali, łącząc te elementy zarówno suplementacji, jak i kosmetyków, to nie tylko wasza skóra będzie piękna, ale również wasze wnętrze będzie piękne. Będą silne stawy, chrząstki, powięzi, nie będzie was nic strzykało, będzie mniej stanów zapalnych, organizm będzie się szybciej regenerował. Tyle naszej dzisiejszej podróży przez świat kolagenu. Naprawdę fascynujący. Medycyna bardzo wiele wie już na temat kolagenów i bardzo rekomenduje kolageny w bardzo różnych, wielu dolegliwościach. Także ja Państwa zachęcam, żebyście Państwo o kolagenie na co dzień pamiętali. My mamy bardzo wiele różnych suplementacji, które rekomendujemy, i zioła, tak, i CBD, i omega-3, ale muszę Państwu powiedzieć, że są pewne uniwersalne formuły. I tak jak zawsze będę polecał Państwu, żebyście stosowali witaminy i żebyście uzupełniali waszą dietę witaminami, to omega-3, czyli wielonienasycone kwasy tłuszczowe i kolageny, to będą takie uniwersalne i niezbędne nam do prawidłowego funkcjonowania suplementu. Tak? I ostatnia rzecz, którą Państwo wiecie, że bardzo lubię, to są probiotyki. Probiotyki, które będą pomagały nam w trawieniu kolagenów do aminokwasów i peptydów, będą goiły jelita, żeby te kolageny, które sobie zjadamy, wchłaniały się szybciej i w większej ilości. Tyle dzisiejszego wykładu, Szanowni Państwo. Bardzo dziękuję za uwagę, za spotkanie. Życzę kolejnego pięknego, wakacyjnego tygodnia i zapraszam serdecznie, kto z Państwa będzie miał czas w środę do Kalet, no i za tydzień w poniedziałek na kolejny wykład. Wszystkiego dobrego.